Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Drodzy bracia i siostry, sięgamy dzisiaj do drugiego listu apostoła Piotra i w pierwszym rozdziale czytamy wersety od trzeciego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, które nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Pozwólmy sobie na krótki komentarz. Dowiadujemy się z tego fragmentu Bożego Słowa, że Bóg sam, swoją mocą obdarował nas wszystkim, co było potrzebne, co jest potrzebne i co będzie nam jeszcze w naszym życiu potrzebne, do tego, aby żyć i być pobożnymi. A wszystko to, Stało się możliwe dlatego, że Bóg umożliwił nam poznanie Jezusa Chrystusa, a przez Jezusa Chrystusa poznanie siebie samego. On nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Może to nieco skomplikowane, ale mówiąc najprościej jak się da, Bóg jest sprawcą naszego zbawienia i Bóg nas wyposaża we wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć pełnią życia i aby żyć świętym życiem, pobożnym życiem. Wers czwarty, przez która darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jak na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. W to wszystko, co słyszeliśmy odnośnie wersetu trzeciego ma swoje rozwinięcie w wersecie czwartym, gdzie dowiadujemy się, że darowane nam zostały największe, najwspanialsze, najdroższe obietnice. Darowane nam zostały, czyli nie jest to tylko teoria, ale to, co Bóg obiecał, włożył w nas. I co się stało? Dzięki temu staliśmy się uczestnikami boskiej natury. To jest coś, o czym wielu, wielu chrześcijan nie wie, a wielu z tych, którzy powinni wiedzieć, zapomina. Przez Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy Bożą Naturę. Pierwszy Lizjana, rozdział trzeci, wers bodajże dziewiąty, mówi o tym, że ten, który Narodził się na nowo, jest dzieckiem Bożym, nie może grzeszyć. Nie rozwijam tego tematu, to jest zupełnie inna historia i ja już o tym mówiłem, ale to jest potwierdzenie, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. To nas wyróżnia spośród wszystkich innych ludzi. My nie jesteśmy zwyczajnymi grzesznikami, my jesteśmy grzesznikami, którzy narodzili się na nowo i stali się świętymi. Nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, ale dlatego, że Bóg nas uczynił wyjątkowymi i jako tych, których wybrał, uświęcił, ustanowił depozytariuszami wszelkich swoich obietnic. Dzięki temu możemy żyć świętym życiem i unikać skażenia, które jest na tym świecie. Mamy oręż w postaci Bożej mocy, Bożej chwały, świętości, aby nie ulegać porządliwości, która tak naprawdę jest zaczynem wszelkiego grzechu i prowadzi do śmierci, duchowej śmierci. I wydawałoby się, że w tym miejscu zostało powiedziane wszystko, co należało powiedzieć i nic już nie ma do zrobienia. Ale ku zaskoczeniu niektórych przynajmniej, czytamy oto następujące wersety. I właśnie dlatego, czyli ze względu na to wszystko, co zostało tutaj powiedziane, co zostało nam dane, darowane, co Bóg zrobił w naszym życiu, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą. Czyli nikt nas nie zachęca do tego, żebyśmy nic nie robili. Żebyśmy, mówiąc kolokwialnie, zbijali bąki. Żebyśmy się rozsiedli w swoich fotelach i cieszyli się z tego, że jesteśmy zbawieni. A przecież Bóg i tak swoje zrobi. O, no, znam ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają. Żal mi tych ludzi, ale Biblia zaprzecza temu. Biblia mówi: masz to wszystko? Masz to wszystko z łaski, to prawda. Dałem Ci to, mówi Bóg, a teraz dołóż swoich starań. Po co? Ano po to, żeby Twoja wiara została uzupełniona cnotą. Czy to wiara już nie wystarczy? Owszem, do zbawienia wiara wystarcza. Ale, jeśli mamy żyć świętym życiem, jeśli to życie ma być rozumne, jeśli to życie ma być owocne to wiara musi zacząć owocować. I pierwszym z tych owoców, o których mówi Słowo Boże, jest cnota. Cnota to jest y, y, taka zapomniana już w ogóle dzisiaj wartość, o której jeszcze poprzednie pokolenia wiele wiedziały. Ale wszystko to, co nazywamy cnotą, jest takim owocem właściwego postępowania w naszym życiu i co z kolei sprawiło, że ukształtowaliśmy pewne cechy, pozytywne cechy, zwane cnotami. W tym przypadku nasza wiara jest uzupełniona naszą cnotliwością. Cnotliwość to wyciszenie, uspokojenie, niechęć do wywyższania siebie. Cnotliwość to stan, w którym unikamy grzechu. Nie jak taka panienka cnotliwa, co to chciałaby, ale jej zabronili. Tylko e, świadoma decyzja, że nie, ja nie grzeszę, nie biorę w tym udziału. Nie potrzebuję, nie mam takich potrzeb. Snota ma być uzupełniona poznaniem, czyli musimy być świadomi, dlaczego nie i dlaczego tak. Poznanie daje nam możliwość, aby żyć w pościągliwości. Pościągliwość jest cechą ludzi, którzy poznali prawdę. Nie tak łatwo im przychodzi. Rzucanie oskarżeń, nie tak łatwo przychodzi im wymądrzanie się w każdej możliwej sprawie, nie tak łatwo przychodzi im wystawianie cenzurek, ponieważ oni już wiedzą, że poznanie trzeba nieustannie uzupełniać i że człowiek bardzo łatwo może się mylić. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem. Dlaczego tak łatwo jest człowiekowi powściągliwemu trwać? No właśnie dlatego, że on po pierwsze wie, popoznał, po drugie, ponieważ wie, więc nie tak łatwo przychodzi mu i nie tak chętnie przychodzi mu oceniać wszystko i wszystkich. I z tego wynika, że taki człowiek. W różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach całkowicie polega na Bogu, bo na kim ma polegać? Nie polega na ludziach, nie polega na człowieku, nie polega na sobie. Nie polega na własnych umiejętnościach, bo się przekonał, że są bardzo niedoskonałe. Ale polega na Bogu, a to pozwala mu trwać. Kiedy trwa, pojawia się uwielbienie dla Boga, pojawia się pobożność, bo on widzi, jak Bóg działa w jego życiu. Jest zaskoczony Bożym Działaniem, zachwycony Bożym Działaniem, a więc składa chwałę Bogu. Pobożność przeradza się w braterstwo, czy ułatwia braterstwo. Dlaczego? Dlatego, że ludzie pobożni traktują siebie z przyjaźnią, życzliwie. Do tego stopnia, że to braterstwo przeradza się w miłość. To jest pewna sekwencja, Duchowych zdarzeń, można powiedzieć, które są konieczne, aby człowiek, wierzący człowiek, zbawiony człowiek mógł się duchowo rozwijać, mógł przynosić wspaniały owoc, mógł być zachętą dla wielu, wielu ludzi. Ósmy werset mówi, jeśli te wszystkie cechy posiadacie i one się pomnażają, czyli tu też nie ma jakiegoś status quo, ale jest nieustanny rozwój, to one nie dopuszczą do tego, abyś był bezczynny i bezużyteczny w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jest ta nieustanna chęć, to nieustanne pragnienie poznawania Boga, poznawania Zbawiciela. Można powiedzieć, że, że jest taka zachęta do tego, żeby chodzić w zafascynowaniu swoim Zbawicielem, ponieważ jeśli go poznajemy coraz bardziej, coraz bliżej, to jesteśmy nim zdumieni, zaszokowani i, i co ciekawe, i dochodzimy do wniosku, że go prawie nie znamy. Im bardziej poznajesz Chrystusa, a przez Chrystusa Boga, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że znasz Boga bardzo, bardzo, bardzo mało. Paradoks? Pozorny paradoks. Prawda. Prawda o nieskończoności Boga, prawda o chwale Boga. Prawda. Prawda zawsze fascynuje. Kto zaś nie ma tych cech i nie pozwala, żeby się rozwijały? Ten staje się ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Niestety takich ludzi nie brakuje. Ludzi, którzy mieli dobry start i poza startem niczego nie dokonali. Nie chcę się wdawać w tym momencie w dyskusję, bo mam za mało czasu, ale wielu z tych ludzi tak naprawdę sami zdecydowali, żeby nie pójść już dalej za Chrystusem. Dlatego, bracia, uwaga! Tym bardziej dołóżcie starań. Już było tutaj powiedziane, piąty werset mówi i dlatego dołóżcie starań. A tu czytamy, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie, wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. O, człowiek, który dba o swój duchowy rozwój, troszczy się o swój duchowy rozwój, oczywiście w posłuszeństwie sobie u Bogu, to człowiek, który... Umacnia swoje wybranie. Umacnia swoje powołanie. I dzięki temu nie potyka się. Nie przewraca się. Jest duchowo stabilny i nieustannie wchodzi w swoim życiu z wiarę w wiarę. I ostatni werset mówi w ten sposób. Będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli nasza dbałość o zbawienie, które otrzymaliśmy z łaski, podkreślam to jeszcze raz, nasza dbałość o zbawienie, które otrzymaliśmy z łaski, warunkuje możliwość korzystania z Królestwa Bożego i Jego błogosławień z całej pełni. No tak mówi Biblia, ale jeśli komuś to nie podoba, to niech ma pretensje do Biblii, nie do mnie. Więc nie jest tak, zbawiony na wieki zbawiony i niczym się nie przejmujący, ale zbawiony na wieki zbawiony pod warunkiem, że nieustannie dba i troszczy się o to zbawienie, które otrzymał z łaski. Ja zachęcam wszystkich, aby interesowali się. To może brzmi tak przyziemnie, ale dobrze brzmi. Aby interesowali się Słowem Bożym, interesowali się Chrystusem. Żeby byli posłuszni Chrystusowi, posłuszni Jego Słowu, oddani mu. A wszyscy zobaczymy, jakie cudowne rzeczy Bóg może czynić wtedy z ludźmi, w ludziach i przez tych ludzi. Amen.